Nie mocie, sam jakich maszkietów oma? Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Cześć wszystkim, z tej strony Szanela, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to teraz, klikając tam na dole w ten czerwony guziczek i zaznaczcie dzwonek, by być z moimi filmikami na bieżąco. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym śląskim filmikiem. Bardzo czekaliście na coś śląskiego, dlatego postanowiłam, że coś nagram. Niedawno znalazłam takie śląskie quizy i dzisiaj przedstawię Wam jeden z nich. Będzie to odgadywanie bajek po śląsku, czyli zostanie nam przedstawiony tekst po śląsku z jakiejś bajki i na podstawie tego będę musiała zgadnąć, jaka jest to bajka. Z racji tego, że nie mam żadnej aplikacji, która nagrywa ekran, wyświetlacz telefonu, będę Wam tutaj wycinać to, co mi się pokazało. No więc myślę, że możemy zaczynać. Bajek jest chyba 10 albo 9, więc tak. Pierwszy tekst bajki. Jerona, jakie żadne. Jerona, jakie żadne, czyli o Boże, jakie brzydkie. Nie wiem, co może być, co było brzydkie. Ej, nie wiem. Brzydkie, brzydkie. A nie czasem brzydkie kaczątko? Było brzydkie? Czekajcie. Odkrywamy. Tak, brzydkie kaczątko, jakie żadne. I tutaj widzicie, teraz Wam się pokaże też cały ten menik. Następna bajka. Nimocie, sam jakich maszkietów oma? Nie macie tutaj żadnych słodyczy? Babciu? Babcia i słodycze. Nie wiem, gdzie była babcia i słodycze? Nie mam pojęcia. Co to może być? Nimocie, sam jakich maszkietów? No dobra. Poddaję się, nie wiem. Odkrywamy. Jaś i Małgosia, no przecież, najważniejsze to je pomaszkicić. Dokładnie. Dobra, trudno, kolejna bajka. A te rostki ciś na handel i łopsztaluj miszczewiki. Łogupią. To już w ogóle nie wiem, co to jest od razu do tego, chociaż no coś z butami na pewno, ale co to może być, to nie mam pojęcia. Odklikuj. Odkrywamy. Kot w butach, no nie, no czemu to są takie proste bajki? Teraz muszę się bardziej postarać, bo dopiero jedną bajkę odgadnęłam. Dobrze, jedziemy z kolejną. Łon miał leżeć na dylinie, ani furgać choby gupielok. Czyli on miał leżeć na dywanie, a nie latać jak głupek. A, no to wiadomo, że to będzie pewnie Aladyn. Latający dywan nie leży na dylinie. No to latający dywan czy Aladyn? Aladyn nie lecił? Aladyn przecież latał na dywanie. No to powiedzmy, że zaliczamy. Dobra, kolejna bajka. Dyjdże to łodni szczewik. To od niej bucik. Coś mi to mówi. Kto zgubił bucik? A, no przecież Kopciuszek. Kopciuszek, nie? Dobra, odkrywamy. Kopciuszek to jej bucik. Dobrze. Ale fajna ten obrazek tutaj. Ok, z kolejną bajką. Oma, a po jakimu mocie taki srogi kichot? Czyli babciu, a po kim macie taki wielki nos? Dobra, jak się to od razu po polsku przetłumaczy, to już się coś tam nie świta. To na pewno będzie czerwony kapturek. Odkrywamy. Tak, czerwony kapturek, babciu, dlaczego? Dobra, kolejna bajka. Albo i dać tego kusika, albo i dać tego kusika. Dać ten buziak czy nie? Śpiąca królewna mi tylko tutaj do głowy przychodzi. Ale albo Śnieżka? Było coś z buziakiem? No nie wiem, albo ja bym obstawiała, że Śnieżka może? Królewicz z żaby. Nie znam tej bajki. Całować czy nie? I ostatnia już bajka, widzę, że jakieś rozszerzenie tutaj mamy, więc odkrywamy. Żelazny hop. Żelazny hop. Nie mam pojęcia, co to może być. Żelazny hop. No to żelazny, no to z metalu jakiś facet, mężczyzna. Ale ja nie oglądałam takich bajek, więc nie wiem, poddaję się. Co? Iron Man? No przecież ja to oglądałam. Bez sensu. No dobra, czyli ile mamy punktów? Raz, dwa, trzy, cztery. 4 na 8 było bajek chyba, nie? 3, 6, 7, 8. No to 50%. Zawsze to coś. Ok, mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę. Skomentujcie, piszcie, czy Wy umieliście odgadnąć, która to jest bajka. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa pa!